Pan już się most Łazienkowski, pani prezydent, Jacek Wojciechowicz zarzucił innym apel do niej. Prezydenta Warszawy prześciganie się w nierealnych obietnicach, podczas gdy według niego czekają na rozpoczęcie inne pilne inwestycje. Pierwsza tura wyborów samorządowych ma się odbyć 21 apel października, druga 4 listopada. Jolanta Drugowska, Polskie Radio. 18, prawie 19 minut po godzinie 6. Teraz zajmiemy się nadchodzącym coraz większymi krokami rokiem szkolnym. Wszyscy uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych mają otrzymać specjalne odblaskowe breloki. To główny element ogólnopolskiej akcji PZU Odblaski – Dziecko bezpieczne na drodze. W ramach kampanii będą emitowane spoty telewizyjne namawiające do noszenia odblasków, a materiały edukacyjne dla nauczycieli i pojawi się też konkurs rysunkowy dla dzieci. O wszystkim tym teraz opowie Mariusz Pieśniewski. Uspokój się, jesteś na ulicy. Co z tego? Uspokój się. O co ci chodzi? Kuba! Przepraszam, To tylko spot reklamujący nową kampanię społeczną, ale rodzice i dzieci nieraz widzieli sytuacje bliskie tragedii, mówią Daniel Ponikowski z dziećmi, Małgosią i Mikołajem. My mieszkamy akurat pod Warszawą, no i tam jest dużo takich miejsc, które są słabo osiedlone i zdarzają się, no ludzie chodzą, samochody jeżdżą. Ludzie chodzą czasami z latarkami, ale często zdarzy się, że nie widać ich faktycznie. I wtedy tylko ostrożność. No ja, tak jak mówię, już jeżdżę powoli. No mam gdzieś z tyłu głowy, że to może iść moje dziecko na przykład. Widziałam kiedyś jakiegoś człowieka, który prawie wpadł pod samochód, ponieważ nie miał przy sobie odblasku. To była jego wina, dlatego że nie był widoczny. Tylko w zeszłym roku w wypadkach zostało poszkodowanych ponad 900 dzieci poruszających się pieszo po drogach, mówi Radosław Kobry z Komendy Głównej Policji. To kierujący samochodami powodują wypadki w większości przypadków, natomiast no, piesi nie są bez winy i również przyczyniają się do tych wypadków. Jeśli je powodują, najczęściej giną sami. Czyli rada dla kierowców? Rada dla kierowców, szukajmy pieszych nawet tam, gdzie ich nie ma, w szczególności w tych miesiącach październik, grudzień, bo w tylko te 3 miesiące, w ostatni kwartał 2017 roku zginęła połowa pieszych, która zginęła w całym roku. A o czym powinni pomyśleć piesi, nie tylko dzieci? A piesi powinni mieć świadomość tego, że muszą dać szansę na to, żeby być zauważonym i muszą dać szansę kierującemu na odpowiednio wczesną reakcję. Więcej szans na uniknięcie wypadku dają elementy odblaskowe czy latarki. Dlatego PZU w ramach kampanii chce dostarczyć wszystkim uczniom klas 1-3 w szkołach podstawowych odblaskowe breloki z dodatkowymi diodami LED, mówił podczas inauguracji kampanii prezes PZU SA Paweł Surówka. W tym roku po raz pierwszy możemy powiedzieć, że ten nasz odblask, ten nasz mały pomocnik, który ma uczynić, że wy jako dzieci będziecie bardziej widoczni, w tym roku trafi do wszystkich uczniów w Polsce od pierwszej do trzeciej klasy. Trafiamy do wszystkich szkół, jest to łącznie 14 tysięcy instytucji. Po prostu taki odblask ratuje życie. On pozwala kierującemu zauważenie pieszego, który jest w taki odblask wyposażony nawet ze 150 metrów, a jeśli jeszcze dodatkowo odblask ma w sobie zamontowaną lampkę, która jeszcze świeci czy samego światła odblaskowego, to te metry mogą być jeszcze większe. Bez takiego odblasku dziecko będzie, czy osoba piesza będzie widoczna z odległości 30 metrów, więc nie będzie czasu na reakcję. Akcję wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej. Minister Edukacji Anna Zalewska podkreśla, że w podstawach programowych nauczania zawarte są kwestie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa komunikacyjnego. Na przykład w klasie 1-3 dzieci wiedzą, jak poruszać się transportem zbiorowym, jak poruszać się rowerem na rolkach. Każde dziecko w szkole zna numer 112. Jednocześnie rozmawiamy z dyrektorami. Widniał w bardzo znaczącym miejscu numer telefonu do dzielnicowego. Zresztą na co dzień i z policją, i ze strażą pożarną współpracujemy. Na przykład podczas lekcji o ruchu drogowym. A ten rower, jak myślicie? Ktoś tam przy tym rowerze pewnie jest. No widać rękę. No właśnie. I o to właśnie chodzi, żeby mieć te odblaski czy też kamizelki, żebyśmy byli na drodze widoczni. Jednak jak przekonują eksperci, nie tylko szkoła czy kampanie społeczne mogą nauczyć dzieci bezpiecznego zachowania, ale przede wszystkim dobry przykład ze strony rodziców. Serwis gospodarczy.
Dzień dobry, zaczynamy od zapowiedzi dzisiejszego posiedzenia rządu. Podczas niego ministrowie zajmą się m.in. projektem kompleksowej zmiany w podatkach. Zakłada on wprowadzenie tzw. exit tax, opodatkowanie dochodów z obrotu kryptowalutami, 9% CIT dla małych firm, czy nadanie nowych uprawnień Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto, a może przede wszystkim, rząd zajmie się projektem dotyczącym dodatkowego oszczędzania na emeryturę, czyli pracowniczymi planami kapitałowymi. I właśnie do tego tematu wrócimy już za chwilę w komentarzu naszego eksperta. Dziś w życie wchodzi ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa systemów informacyjnych w sektorach usług tzw. kluczowych, m.in. w energetyce, transporcie, bankowości czy ochronie zdrowia, mówi Robert Siudek z Instytutu Kościuszki. Zakłócenie cyberatakami czy innymi problemami technicznymi świadczenia tych usług to wymierne straty. Tak ogólnie mówi się, że na poziomie nawet 1% światowego PKB do 2021 roku ten poziom osiągnie ponad 6 bilionów dolarów rocznie.